Hejka wszystkim, tutaj Falf. Dzisiaj będziemy grać w dalszą część działów Among Us. To jest już druga część, niedawno skończyliśmy pierwszą. Skończyliśmy na całym tym wejściu, takim wstępie i dzisiaj zaczynamy wchodzić w tą naprawdę mocną historię, więc będziemy sprawdzać wszystkie napisy i wszystko, co tu pisze, więc jeśli wam to przeszkadza, to... Widzimy, że Big Beowulf mieszka, czyżby on mieszkał tutaj? Nie wiadomo, stay off the grass. Ale ten Big Beowulf to jest taki badass trochę. Trochę bardzo. Kto to tam się czai? Dobra, z żartem, nie? Podejdziemy do tego. No walking on the grass, no white orders. She made a sign and everything. W końcu nie jest policjantem, czy tam detektywem, to musi przestrzegać prawa. Beauty. Hello, Big B. I wasn't expecting anyone. Pytam się, dlaczego się chowała? Why'd you hide when I walked up? Well, I didn't know who it was. You can't be too careful these days. No, ale przecież... No. Ale podejrzane, ale tutaj się sprawy dzieją. Ja też oczywiście, jak patrzę, jak widzę, że ktoś idzie po kratce, a nie jestem pewna, czy to sąsiad, to się chowam za drzwiami i czekam. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is. It would just make my life a lot easier. Dobra, obiecam jej. You promise? I promise. Thank you, Bigby. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Boję się, że jak nic nie powiem temu gościowi, to jej się coś stanie. Thank you for trusting me. Really, I appreciate it, Bigby. Myślę, że to pójdzie na jej niekorzyść bardziej niż na jej korzyść. Niestety wiem co nieco, że ta gra jest trochę mroczna, więc już wiadomo się mniej więcej czego spodziewać. Ale tutaj mam security bardzo uważny. Hey, you wink? Probably for the best. No i widać nie. Dobra. Dotknijmy sobie. Aha, okej, dobra, co to tam jest? Mailbox, podejdźmy do mailboxa, zobaczmy co jest w środku. Been a while since I got any mail. Czyli jednak on tu mieszka. Seventh day in a row. Czy nikt do niego biedaka nie pisze. Dobra, lecimy na górę, czy jeszcze coś tu jest do eksploringu? Na pewno jeszcze jest coś tutaj do eksplorowania. Matchbook. A myśmy to już mieli chyba wcześniej, nie? Wracamy, jedziemy na górę. Co tutaj jeszcze jest? Woodland Directory. On jest 204 i nie ma jego nazwiska, nie? Co to jest? Bigby. Hey, wait up. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? To jest Beast, nie? Powiemy mu czy nie? Nie, nie, nie. Haven't seen her. Dobra, pomożemy mu. Have you? Mimo nope. Wszystko. To haven't znaczy jej. Oh. Okay. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. Już się nie... Mrocznie zapowiada. Może powinienem mu w zasadzie powiedzieć, nie wiem co było lepsze. Najmniejszy apartment w mieście podobno. Naprawdę nie. Naprawdę nie chcę, żeby mu ktoś przeszkadzał.
Bardzo mi się podoba ten soundtrack, że jak się przysłuchacie, to według mnie to jest jeden z fajniejszych soundtracków w grze, jaki kiedykolwiek słyszałam. I akurat ten z Bigby Apartment jest jednym z lepszych. Co my tutaj mamy? On w ogóle cokolwiek je? Dobra, idziemy dalej na exploring. Bluebeard's file. Never trusted this guy. No, nie wiem kto to jest. On new Fable Entry. Zobaczmy kto to jest ten Bluebeard, bo potem będziemy się nam mielić wszystko i... Kto to jest? To jest to? The Farm? Nie wiem. O, ten gość. Manager to escape the homeland with the riches intact and continue to be one of the wife's fable in the... No myślę, że to nam wystarczy. Jakieś najbogatsze mieszkanie z Fable Town. Co my tu mamy? Chinese food? Don't even remember ordering that. Probably a bad sign. Myślę, że bardzo zły znak. To tam chrapie nam w tle. To jest świnka? O Boże, to jest ludzkich rozmiarów O Boże, Jezus, jeszcze nie wiem się... Pogadajmy do niego. Hey, Colin. Get up. Ale fajnie, że musiałem mieć taką świnię w domu. Oh, hey, Big B. I'm in your chair, huh? Tak. Nie, bądźmy ten... Yeah, get out, there's only the one. I'm tired, Colin. It's been a long day. Bądźmy mili. Ja jak już mówiłam w pierwszej części, dałam zawsze podejście, że trzeba być miłym dla nich. Bo chamstwo ci nigdy chyba nie popłaci w tych grach. No nie wiem, tak mi przynajmniej, tak przynajmniej zawsze jak grałam, to tak zawsze się uczyłam. Chce byś tak na nas patrzeć, a my na niego? Got a smoke? Paląca świnia. Dobrze, że mu daliśmy bez pytania. Jakby był taki wybór, to bym mu dał. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has got to stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Bigby. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Wiem, że nie wyślemy go. O, jaka już mi gięta świnka. Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are now. If that was all you were saying, I'd be able to get some rest. I take it all back. This is why everyone hates you. It wasn't murder. I was hungry. Yeah, well, I'm hungry now. You don't see me tearing the flesh off of your bones. But you would if you could. Probably. No, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. No i co za różnica, czy się nas boją, czy nie? To jest dobrze, że nas się boją. Who'd you get in a fight with? A fable, a right? Cię to interesuje, I'm sure you're świnko. Not going around punching Mondays. Wasn't my fault. I get the impression you say that a lot. Oh, Jezus.
A świnia nas będzie oceniać. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. Big bad move. By being move. Big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. Name one. Toad. Mr. Toad. Okay. How were his kids doing? He was yelling at him. Sounds about right. Life is easy for friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Jakiś romans, well, ty maybe zaczyna. If my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Just give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in 2 days. I went out a second story window, and I want to get in 2 seconds of shut-eye before I... Look. Give you this, will you let me sleep? Yeah, all right. Probably. Jest jakiś wybór? Dadzą nam wybór? A nie, give Colin a drink. A co nie z jakimś thanks, nałogowcem? Czy po prostu chce pić? Ale ta świnka słodko piła. Dobra, nie idziemy spać i następna, dalsza część naszej historii. Powiem wam, bardzo klimatyczny ten apartament Bigby'ego. Jakbym sama miała możliwość, to też bym tam chciała zamieszkać. Dobra, idźmy to otworzyć. To jest tam do nas puka. Bigby! Snow? Come with me. Snow. Czyli to jest ta jego crush. Chcemy się dowiedzieć, o co jej chodzi. Snow. What? Sorry. Takie to są te baby, nie słuchają. Slow down. Where are we going? What happened? What happened? Spytam się, co stało. I just can't get into it this second. We need to hurry to. Hi. Hello. Good morning or evening. Yeah. These walls are paper thin. We need to be careful. We'll talk outside. Czyżby Beauty się coś stało? O, znowu następny ten. Mam nadzieję, że nic nie ucina z obrazu, bo było trochę słabo. Co to jest? Podniesiemy to, nie? Wygląda się na nas, patrzy jakimś morderczym wzrokiem. No, Bigby. To jest ta laska, z którą się wcześniej spotkaliśmy. You knew this girl? Woodsman. She's not a Mundy, right? Who was she? I thought I knew everyone in Fabletown. Just a girl. Didn't have a whole lot of time. Nie będziemy mówić, że jest prostytutką, nie? Szczególnie, że umarła biedaczka. Sama filetowy język. He attacked her, I stepped in, and he threatened to kill us both. No, you don't think he... I don't think anything yet. Just give me a second. It's just... Spytałem się, kto ją znalazł. Na pewno ona ją znalazła, więc trochę głupie pytanie. She was just like this. I didn't touch her. I grabbed Grimble's jacket to cover her with.
Then, I came to get you right away. No one else was with you? No. Bigby, did one of us do this? There hasn't been a murder in Fable Town in a long time. All the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on. Może się samo zrobiło. He, he, he. I'll have a look around. We don't have much time before people will be coming through here. Dobra, zróbmy małe dochodzenie, dowiedzmy się, o co chodzi. Biedaczka. Dobra, zobaczmy szyję najpierw. God. What did this to her? What could do something like that? Either something very sharp or something with magic attached to it. W ogóle Snow jest bardzo podobny do tej laski, co leży na ziemi. You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed for us to find. What kind of monster would do this? Woody. Ja bym strzelała na Woody'ego. What is? Coś tam znalazł? Chyba to nie były zęby, to była wstążka. It's a ribbon. A na końcu pierścionek. Some kind of symbol here. I don't recognize it. Neither do I. No i? I'm sorry. This is just so surreal. What do you want to do next? Myślę, żeby posprzątać jej głowę? Nie no, poinwestigujemy mor. I should keep investigating the area. Okay, good idea. Dobra, co my tu mamy? Mamy pierścionek, który zdobyliśmy. Strasznie mi się coś źle kieruje, powiem wam, ostatnio, to znaczy tą grę. Nic nie ma, tam nic nie ma. Ze Snow nie będziemy na razie rozmawiać, najpierw pooglądamy, czy coś tutaj nie ma. Może to ten Glina udawał, że śpi, a tak naprawdę nie. Co to jest? Fabric. Looks like jeans. Doesn't tell me much. No nic ciekawego. Czuję się, jakbym grała w Life is Strange też w żebielinnym po śmietnikach. Co to jest? Blood. Still wet. Sharp enough. Żeby wzięli to, żeby to zinwestygować. CSI Miami zbadali DNA i tak dalej. Dobra, czyli nic tu nie ma jednak. Coś tu jest jeszcze? Blood trail. Więcej krwi. Blood. Drops of blood. I'd say it's been here an hour maybe. Gotta have something to do with the blood on the fence. Jeszcze z drugiej strony chyba też jest przejście, więc jeszcze z drugiej strony zinwestykujemy. Jezu, ale mi się ten kursor cofa. Tutaj nic nie ma ciekawego. Myślę, że to wszystko na razie. Jeśli coś przegapiliśmy, to trudno. To przeżyjemy z tym. Pogadajmy ze Snow. Dajmy jej ten fabryk. Pokażmy jej ten fabryk. What are you doing? Podejrzewamy ją. Sure, just hurry up. We don't have much time. We should move her before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what's going on? To jest wiadomość. This is a message. A message? I don't know, Bigby. I get complaints at the office all the time, but
Just what about this makes you think that? The victim. She could be a symbol for something. Też mi się tak zdaje. Z tym pierścionkiem szczególnie, to tak... Coś z tym pierścionek musi znaczyć. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs to know. And he's going to find out anyway, so we may as well get out in front of it. It'll just be worse if he finds out we held it from him. I know you don't like him, but he's our boss. Dobra, powiemy, żeby poczekała chwilę. We should wait until we have more to tell him. Right now, all we know is a girl is dead. Telling Crane doesn't change that. I've got all the motivation I need to find out who did this. That sounds reasonable, but I don't know. Niech poczyma trochę według mnie, bo ten Crane, to znaczy sama go nie poznałam, ale nie poznaliśmy go jeszcze, więc nie wiemy w zasadzie, ale niech lepiej potrzymał, nie muszę mówić szybko. Crane's not what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. Dr. Swinehart. No i koniec historii naszej ulubionej bohaterki. Dobra, dzięki bardzo wszystkim za oglądanie. Dzisiaj 20 minut, następny odcinek też będzie około 20 minut. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj skończyliśmy drugą część The Wolf Among Us, za niedługo wyjdzie trzecia. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi też się bardzo podobało, jest to takie fajne, mroczne trochę ta gra. Soundtrack jest super na razie. I sama historia też zapowiada się wspaniale. Więc dzięki bardzo wszystkim za oglądanie jeszcze raz i zapraszam do następnego odcinka. Pa, pa! Thank you.